Ulice polskich miast i miasteczek noszą najczęściej imiona osób powszechnie znanych. Wśród nich są jednak takie nazwiska, o których podręczniki historii piszą niewiele lub nic. Jesteśmy w Zarszynie. To niewielka miejscowość na Podkarpaciu przy trasie do Sanoka. Stoję na ulicy imienia Jana Łożeńskiego. Kim był ów człowiek i czym się zasłużył? W tej krótkiej opowieści postaramy się wyciągnąć z mroków historii nazwisko jednego z najcichszych i największych bohaterów II wojny światowej. Naszą opowieść rozpoczniemy jednak nie tutaj w Zarszynie, a kilka kilometrów stąd, na stacji kolejowej Rymanów we Wróbliku Szlacheckim, gdzie rozpoczynała się każda piesza wędrówka kuriera Jana Łożeńskiego. Kurierzy podczas II wojny światowej. Szare eminencje. Bohaterzy, o których często zapominają podręczniki historii, a których czyny i zasługi wielokrotnie decydowały o przebiegu wojny. Wielu z nich zapłaciło cenę najwyższą. Ginąc od niemieckich kul, masakrowanych w czasie przesłuchań w gestapowskich więzieniach albo zamęczanych przez ukraińskich nacjonalistów. Ale znaczna ich część nieustraszenie i nieprzerwanie pełniąc kurierską służbę doczekała się wyzwolenia, by nie akceptując narzuconych przez wyzwolicieli nowych i jedynie słusznych zasad i ładu społecznego, trafić w ręce propagatorów i stróżów nowego prawa, a przez ich wyroki do najsurowszych polskich więzień, albo na przymusowe wczasy w zauralskich łagrach. Równie często trafiali także wprost do zbiorowych i nieoznaczonych mogił, z dziurą w tylnej części czaszki. Swoją drogę przez mękę przeszedł także Jan Łożeński, pseudonim Orzeł, wel Jan Madejski. Bohater tej krótkiej opowieści urodził się w Zarszynie. Był żołnierzem Wojska Polskiego, sportowcem, ale przede wszystkim żarliwym patriotą, którego wojna została w Samborze. Po 17 września przedostał się na Węgry, by włączyć się w działalność ruchu oporu. Jako zaprzysiężony kurier ZWZ AK, wspólnie z rymanowianinem Bronisławem Przybylskim pseudonim Młot, stworzył trasę kurierską Jaga, wiodącą z Warszawy do Budapesztu i z powrotem. Tę trasę przebywał w okresie okupacji 45 razy, wykonując na rzecz polskiego państwa podziemnego ryzykowne i odpowiedzialne zadania. Wróblik Szlachecki. Maleńka miejscowość w gminie Rymanów. Pierwsze pociągi przyjechały tutaj jeszcze w latach 80. XIX wieku. Działała tutaj jedna z większych w okolicy stacja przeładunkowa ropy naftowej, która dowożona była z pobliskich kopalń. Zbiorniki na tej stacji zlokalizowane były często celem akcji dywersyjnych. W wyniku jednej z nich w 1944 roku AK wysadziło tutaj w powietrze 270 ton ropy. To właśnie na tą stację dojeżdżał pociąg z Warszawy, z którego wysiadał Jan Łożeński. I to właśnie z tej stacji rozpoczynała się każda jego piesza wędrówka, która swoją metę miała w stolicy Węgier, Budapeszcie. Tak dziś wygląda Zarszyn. Maleńkie miasteczko, w którym 4 lutego 1912 roku urodził się nasz bohater. Przez sam środek tego miasteczka przebiega dziś bardzo ruchliwa szosa, którą dojechać możemy do Sanoka, albo jeszcze dalej, do przejścia granicznego w Krościenku, na granicy z Ukrainą. Raptem kilka kilometrów stąd rozpoczyna się także jedna z najważniejszych tras kurierskich II wojny światowej. Beskidzka część trasy Jaga, którą 45 razy przemierzał nasz kurier Jan Łożeński, przemycając ważne dokumenty, pieniądze, a często ludzi. Stację, na której wysiadał nasz bohater, dzieli od posady górnej 6 kilometrów. To tam działał punkt kontaktowy i kwatera, gdzie można było zebrać siły przed trudną i daleką drogą. Tym punktem był dom Franciszki Różowiczowej. Dziś nie ma już budynku, w którym mieszkała babcia, bo taki był pseudonim pani Franciszki. Ten pieszczotliwy pseudonim odzwierciedlał stosunki, jakie panowały pomiędzy odwiedzającymi dom kurierami a jego gospodynią. Tam naprawdę mogli się poczuć jak w domu babci, gdzie zawsze można liczyć na bezpieczny azyl. Ale to nie jedyne miejsce, gdzie spotykali się kurierzy. Niezwykle ważną rolę pełniła także willa na Głowice w Rymanowie Zdroju, gdzie przekazywano do i od kurierów listy i dokumenty.
W willi na Głowice przez całą okupację znajdowała się kwatera inspektora Armii Krajowej. Był nim Łukasz Świtalski, pseudonim Mikołaj, któremu podlegały wszystkie oddziały AK z powiatów krośnieńskiego, jasielskiego, brzozowskiego, sanockiego i leskiego. Jan Łożański, choć był najbardziej zasłużonym kurierem, który przemierzał tę trasę, nie był jedynym. Prócz niego byli to także Ewa Korczyńska, pseudonim Ewa, Jadwiga Tańska-Kwapińska, pseudonim Czarna, Janka Prusiak, pseudonim Ikar, Janina Wojakowska, pseudonim Jasia, Janina Kędzior, pseudonim Joanna, Regina Laskowska, pseudonim Rena, a także Walerian Zawada. Kierownikiem trasy był Józef Rak, pseudonim Korab. W maju 1944 roku gestapo próbowało schwytać Koraba, ale obława zakończyła się niepowodzeniem. Po niej Korab został przeniesiony do podokręgu rzeszowskiego AK, gdzie trafił pod komendę generała Kazimierza Pudka. Ale to już całkiem inna historia. Mierząc odległość w linii prostej, jesteśmy może 7, a może 8 kilometrów od stacji we Wróbliku Szlacheckim. To Rymanów Zdrój, a ten budynek to stara leśniczówka. Pamięta jeszcze czasy, kiedy bywał tutaj Jan Łożański. No może nie dokładnie tutaj. Dokładnie w budynku, który stoi za mną. Kiedyś na miejscu tego murowanego budynku stał drewniany budynek willi na Głowice. To był najważniejszy punkt kontaktowy beskidzkich kurierów. Willa w 1943 roku została trafiona pociskiem zapalającym i nie zostało z niej prawie nic, nie licząc kilku sztućców i ceramicznej kury, która do dziś pozostaje pod opieką rodziny Potockich. 1,5 kilometra stąd znajdował się inny, bardzo ważny punkt dla każdego kuriera. To prywatna kwatera w domu pani Franciszki Różowicz, osoby, którą Jan Łożański opisuje w swoich wspomnieniach zawartych w tej książce jako osobę niezwykle ciepłą, czułą i oddaną sprawie. W jej domu kurierzy, którzy byli zziębnięci, zgłodniali czy ranni, zawsze mogli liczyć na pomoc i ciepło. Wschodnie rubieże Beskidu Niskiego po tragicznym dla losów Polski wrześniu 1939 roku spełniały obok Tatr i Podhala kluczową rolę w funkcjonowaniu polskiego państwa podziemnego. Ten teren przecinały ścieżki i szlaki kurierskie, którymi gotowi dla wolności i niepodległego bytu ojczyzny złożyć ofiarę życia podążali herosi tamtych dni. Przemycali przez granice ochotników do polskich oddziałów zbrojnych na obczyźnie. Zbiegłych z obozu wienieckich żołnierzy, ważne informacje i dokumenty, pieniądze, także broń. Trasa, którą przemierzał Jan Łożański, rozpoczynała się naprawdę właśnie na stacji kolejowej Rymanów. Dalsza jej część wiodła przez Ladzin, Posadę Górną, Rymanów Zdrój, przez Dział, Górę Polańską, Polany Surowiczne, Las Szachty i Wolę Niżną, aż do granicy państwa w Jasielu. Piesze wędrówki po terenie Beskidu Niskiego to czysta przyjemność. Pod warunkiem jednak, że nie mamy do spełnienia misji, która w każdej chwili może zakończyć się śmiercią. Pod warunkiem, że nie musimy unikać wzroku tych, którzy powodzeniu tej misji mogą zagrozić. Takiego komfortu niestety nie mieli kurierzy, a odkąd opuszczali bezpieczną kryjówkę u Franciszki Różowiczowej, czyli babci, mogli liczyć już tylko na siebie. Las był świetnym schronieniem dla kurierów, ale niestety wiedziały o tym także liczne patrole i niemieckie, i słowackie, które akurat kurierom przychylne wyjątkowo nie były. Taki otwarty teren jak ten za moimi plecami był szczególnie niebezpieczny. Kurierzy byli widoczni jak na dłoni, ale nawet las nie dawał dobrego schronienia. Tam można było spotkać liczne patrole Straży Granicznej, tak samo słowackiej, jak i niemieckiej. Kurierzy musieli mieć cały czas napiętą uwagę, mimo tego, że przecież świetnie znali i drogę, i lasy. Polski odcinek trasy kończył się w Jasielu. Tu kurierzy przekraczali granicę ze Słowacją i podążali w kierunku najbliższego punktu kontaktowego, który mieścił się w mieszkaniu Iwana Hoczy w Chaburze. Stamtąd przez Borów, Medzilaborce, Michalowce, Trebiszów, Malczyce albo Banowce nad Ondawą na pogranicze słowacko-węgierskie do Garony i stacji kolejowej Szatora Liochej. Skąd już dalej, aż do Budapesztu, jechali pociągiem.
Kilka miejsc, garstka wspomnień. Ledwie szkic, sygnał tego, co przez miesiące i lata stanowiło ich codzienność, a co nam jakoś dziś nie chce pomieścić się w głowie. Ale świetnie pomieściłoby się na dużym ekranie. Kilkusetkilometrowe wyprawy za każdym razem obłożone ryzykiem, że podróż może zakończyć się w najmniej oczekiwanym momencie. Walka z własnymi słabościami, ze strachem, zmęczeniem, bólem. Gotowy niemal scenariusz filmu. Może kapitan Kloss powinien już odejść na zasłużoną emeryturę i ustąpić miejsca w panteonie filmowych bohaterów wojennych. Pomniki z kamienia, takie jak ten w lesie niedaleko Jasielu, na trasie, którą przemierzali kurierzy beskidzcy, już nie mówią do wyobraźni młodszych pokoleń. Ich pamięć trzeba programować innym językiem i film świetnie się do tego programowania nadaje. Zatem, panowie reżyserzy, może pora opowiedzieć o tych bohaterach światu. Ci są prawdziwi.